Witam z tej strony Mazda 380. Dzisiaj zagramy z. Mati Zegroblok. Gramy z nim znowu, ponieważ było dużo głosów, żeby z nim nagrać kolejny film. Znowu. A w ogóle chciałem przeprosić, bo mnie nie było 2 dni. Wiem, że głosowaliście i po prostu nie miałem czasu, ale już nagrywamy z Mazdą dzisiaj. Dokładnie. To możemy iść po Dzisiaj samochody. będziemy rozwozić paczki. Po prostu rozłożenie paczek. A ty planujesz sobie zrobić jakiegoś skina Halloweenowego? No może pomyślę coś, wiesz? Tak, to ja sobie wezmę Oktawię chyba. No to ja też. Fioletowa, no niech będzie. Dobra, możesz spełnić. Nie chce mi się zrespić. O! Możesz. A to nie ty. Czekaj, to ja tu poczekam na parkingu przy daru, czy tym przy spawnie. Już tak bloków miałbym w Minecrafcie. O, już. Dobra, to jedziemy. Mam nadzieję, że tutaj ludzie nie będą jak piraci blokować mostów albo torów. No. Bo na poprzednim serwerze było niefajnie, bo chyba był jakiś strajk maluchów czy coś. Bo ludzie drukowanymi literami spamowali strajk w Sęczkowie. Boże, a ja cofam, a ma włączony parking. No po prostu jestem mądry. Gdzie masz? No już jadę, ale cofałem, miałem parking włączony. Gdzie masz znaczenie? Malachowo. Ja w Karwicach. No Karwice to rzadkie. Słyszę twoje papugi. Papugi to... Na moich odcinkach też słychać, jakby się słuchali widzowie. Ja w tych odcinkach nie słyszałem papug. Nie wiem, no, ale ja tam słyszałem. Da, jedy przypisało 100 na godzinę. No to nie ma 100 na godzinę, to jest 70. 90. Do Masłowicach jest 70. No. A, w ogóle widziałeś ten mój odcinek, gdzie uczyłem Baldiego z Bezusiem. Nie, wiesz co, ja widziałem na tym On The Mystery. No to było właśnie takie nie, coś, że ja jechałem BMW widziałem, na nie, godzinę. nie, widziałem jednak. No, Ja z Bezusiem widziałem. wyskoczyliśmy z samochodu, a Baldi został w A samochodzie. Baldi poleciał. No wiem. Jeszcze drobnąłem prawo jazdy Ścitosu. A ty skąd masz prawo jazdy? Z lejsu. Wow. BMK cię wyprzedza, uważaj. Na szczęście, nawet ale się ładnie. lagowała ta BMK. No mi też laguje dzisiaj w ogóle. Ciebie ich bardzo tak cofa. Ojej. Teraz w ogóle był event niezapowiedziany i w Smardzewie były roboty drogowe. Ale zapowiedziany był? Niezapowiedziany. Ja po prostu tak sobie wchodzę, a tam nawet adminów nie było na serwerze. Ojejku, tu taki koreczek. Aha, panie w Mercedesie, panie, proszę pana. A jaki numer domu masz? Mi zlagowało ciebie i w ciebie wjechałem. Mnie cofło oczywiście. Ja poczekaj na 7, mnie. Okej? Okay. 7-7. Ale dobra, przy Ulemberku. Poczekaj tam na mnie. Dobra, to ja jadę, pędzę już. Jedzie coś? Dobra, zdążę wyjechać. Ja ci dodadzą życzewo. Dodadzą na pewno, muszą. Nie, dodadzą, na stówę ci mówię. No muszą dodać. Wiesz, że ta tabliczka życzewo była zawsze. Co? No ta tabliczka życzewo była od początku, kiedy dodali PCD. No ja. Zajazd skalny.
A więc jesteśmy na moim prywatnym serwerze, który kupiłem minutę temu. Tutaj Matizek lata. Stoi obok. Lata, bo ja jestem. Taki mam ładny kolor w ogóle, tak, że nie zauważam tego. Nie, no ty ewidentnie latasz. Dobra, koleś, siadaj do mojego BMW. Dobra, ja mam swoje, pamiętaj o tym. Ale weź, siadaj, będzie ja bym ciekawie. Pojeździł w kółko podarłowie i się prawie... Ja tam będzie podarłowie ciekawie, siadaj do mojego BMW. Ja jeżdżę swoim, proszę. Jaki pan. Kolor ma twoje Bugatti? Ja jeżdżę swoim. Jaki kolor ma twoje Bugatti? O! Ja tam se tak nie driftuję, ja tak po prostu jeżdżę, po prostu. Tak, koleś, dajesz, siadaj do mojego auta. Nie! No, nie, ja się boję, bo mnie wyrzucisz poza mapę. Nie. Daj mi spokój, zabiłeś Baldiego. Nie! Nie dam się nabrać. Uciekam stąd. Gdzie ty jesteś? Nie wiadomo, nieważne, o. Nie znajdziesz mnie. O! O! Co? Mam ustawienia kurcy serwera. No. Osiema widzę cię w sumie chyba. No widzę cię. Lepiej zwolnię, bo jeszcze mi coś zrobisz. Ok. Ja jeżdżę przepisowo, bo ale mam tak, koleś. Ciebie. No daj, siadaj, koleś. O człowieku, daj mi spokój. Ja się boję z tobą jeździć. Ty jesteś niebezpiecznym człowiekiem. A dlaczego? To Baldi to. Baldi to była tylko dynia. Ja jadę se tu sobie na malechówkę. Nie! Uciekam! O ja nie. No widzisz, karma wraca. No tak. Mogę. Czekaj, to ja idę na tyły. O. A pa, daj, Basiu. Idziemy. Pomoc, niech ktoś mnie weźmie. Daj, idziemy. Cebularz. Cebularz. Mam dużo cebuli. Nie, zawieź się pod mój samochód. Ja się boję z tobą jeździć. Ej, on mnie porwał. Pomóż mi ktoś. O. Nero, pomóż mi. To było małe zachowanie. Ignoruj to. Ginąłem. Peś. O ty oszumiasz. Co ty mnie widzisz? O nie. Siadaj do mojego Bugatti. Nie ma szans. Dzień dobry. Dzień dobry, proszę coś do mojego. Do widzenia. Co? Gdzie uciekasz? Przed siebie. Daleko nie uciekniesz z tym smartem. Stój. O, jest, udało się. Dobra, siadaj do mojego Bugatti. Jesteś moim zakładnikiem. Okej. Popełniłeś samobójstwo. Gdzie ty jesteś? Gdzieś na pewno. Powiedz gdzie. W Sławnie jestem. Ok. Na spawnie. Dobra, nie znajdziesz mnie.
A ty gdzie? Jestem w Smardzewie. No. Co tam robisz? Siedzę na boisku i czekasz, przyjedziesz. Wiesz o tym, że ja tam i tak nie przyjadę. Chcesz iść do mojego Bugatti. On jest porywaczem, widzowie. Już porwałem jedną osobę, to jest Nero. On już został porwany. Biedny człowiek, uratuję go. Ała! Rozbiłem się przez ciebie. Jak to przeze mnie? No bo, znaczy nie przez ciebie, przez zakręt. Zakręt? O, siema! O nie! Gdzie uciekasz? Do Krakowa. Co? Porwę cię do niecieczy. Okej. Co? Chodź tu. Chodź tu, nie uciekniesz przede mną. Nie uciekniesz. No to wiem, że nie ucieknę. Ale chociaż nie szczaskaj mi Audi, proszę. Co to było? Nie wiem. Chodź tutaj, jesteś moim niewolnikiem. Nie! Pomocy, ludzie! Przecież jak chcę jeździć normalnie przepisowo, ale z nim się nie da. Ludzie, pomocy mnie. Udzielcie mnie pomocy, ludzie. Zabierę cię do Bydgoszczy. Dobra, ale sam pojadę. Nie, jeszcze czerwone! To zielone. Masz koleś dojazd. Co ty chcesz? Wsiadaj do mojego Bugatti. A jak nie chcę? Masz do niego wsiąść. O! Wsiadaj do mojego Bugatti. Co mi zrobisz? Bo inaczej zacznę strzelać. Zastrzelaj. Ja już w Bobrowiczkach jestem. Ta na pewno. No. O, jestem uratowany, widzowie. O! Chodź tu. Pa, pa, proszę pana. Gdzie twoje Audi maksymalnie jedzie? A ile twoja BMW? Nie wiem. Moja Audi 252. A gdzie tu skręcasz? Nie! Nie macie. Kto to dołączył? Antoni. Kolejny mój widz. Dobra. Za chwilę cię dojadę. O, widzę cię! No. Widzisz mnie? No. Nie. Nie! O, ale fart. Krzaki mnie uratowały. Z nim się nie da normalnie grać. Co? Z tobą się nie da grać normalnie z paczuszkami, tylko z tobą to trzeba się ścigać. O, widzę cię! Da, chodź tu. Gdzie? Na koniec odcinka muszę cię złapać. Daj się złapać. Inaczej
Zacznę strzelać. Gdzie O! jesteś? O! No tu jesteś! Ale audio ma wykop. Dobry ma wykop. Szkoda, że mi się jajka zbugowały, bo tak to bym jej miał. On tu jedzie skrótami, widzowie, to jest nielegalne. Za chwilę zostaniesz dojechany. Nie byłbym taki pewny, bo ciągle co mnie dogonisz, to wiem, ja wiem, że ty jesteś za mną. Ale masz problem z tym dogonieniem mnie. Bo to BMW jest zbyt upośledzone. O nie, ktoś tu jedzie. Ała. A, a. Nie. No nie, czemu to nie? O, widziałem cię, widzę cię. Gdzie tu uciekasz? Siadaj do mojego Bugatti. No dobra, już wsiądę, daj mi spokój, tylko na parking chodź. Siadaj do mojego Bugatti. Chodź, no. Siadaj do mojego Bugatti. Złapaliśmy zakładnika. Zakładnik złapany. Ja po środku siedzę jak ze Superman. O, mamy kolejnego zakładnika. Dobra, jademy. Ale dużo zakładników. Ojej. Okej, jedziemy. Musi pan jeździć, może nie może pan przepisowo jeździć? Nie mogę. Ja nawet nie wiem, co to hamulce. Nie! Byłem mądry przed tobą. Ja. Ale urwał. Wsiadaj do mojego Bugatti. Bo co mi zrobisz? Nie da się, niemożliwe. Da się, ja tak umiem. No po prostu pięknie. Nie no, Mazda nie, bo ja naprawdę, ja się nie piszę na takie jazdy, bo wysiądę zaraz, naprawdę. Dobra, przypisała będę jeździł. Czekaj, muszę coś zrobić w lesie. No nie. Czekaj, muszę coś zrobić w lesie. A ja wiem co. Ale co niby? Ja wysiądę może lepiej, co? Nie. Chyba, że chcesz, żeby niedźwiedzie cię zjadły. Aha, to nie. Znam drogę na skróty. Okej. No bój się, widzu. My zaraz giniemy. Ty nie normalny. O, widzowie wszyscy oprócz ciebie są w sławie. Po co to powiedziałem? Nie. Więc to było tyle na ten odcinek. Widzimy się w następnym i do widzenia. Do widzenia, przeżyłem jakoś, widzowie. Ale przecież zginąłeś przed chwilą. Tak, ale ja nie chciałem, żeby on tak jeździł, ale on... Co, ja nic nie poradzę na niego, widzowie. On jest niereformowalny. Dokładnie. Do widzenia. No, do widzenia.